Dlaczego klienci tak chętnie wybierają drzwi Arkado? Stoją za tym wyjątkowi ludzie, którzy dbają, by... Każdy element naszych drzwi był dobrze zaprojektowany i odpowiednio dopasowany. Dzisiaj przeniesiemy się w fascynujący świat rysunku technicznego. Artysta w Arkado wymyśla drzwi, projektuje, kombinuje w jakie kolory, jakie dodatki, jak te drzwi mają wyglądać, ale później jest ktoś, jest taka Agnieszka, która siada przed komputerem, tworzy rysunek techniczny i wszystko dokładnie planuje. To ode mnie, od projektu technicznego zależy, czy produkt będzie funkcjonalny. Co jest najważniejszego w procesie tworzenia rysunku technicznego? Zdecydowanie precyzja wykonania, dokładność, ponieważ przesunięcie nawet o niewielką wartość pewnych komponentów może wpłynąć na brak funkcjonalności. No właśnie, a są jakieś zasady przy tworzeniu rysunku technicznego? Wspomniałaś o tej funkcjonalności. To ty decydujesz, na jakiej wysokości jest klamka, gdzie jest świetlik w drzwiach, gdzie są jakieś te elementy dekoracyjne? Tak, bo jest wizja projektanta, a później ty to przenosisz... Dokładnie, ja wizję projektanta koryguję o funkcje techniczne, czyli o wytrzymałość materiałów, sprawdzamy to oczywiście pod każdym kątem, czy wytrzymałość różnych komponentów zależy od ich ustawienia i położenia. Bo to ty też decydujesz o tym, z jakich komponentów dane drzwi są wykonane? Tak, jak najbardziej. Właśnie w tym miejscu tutaj ustalamy dane drzwi, czy dany komponent, jak będzie wyglądał, z czego będzie stworzony, żeby uzyskać odpowiednią jakość do ceny. Czyli masz niesamowitą władzę. To powiedzmy w takim razie, jakie korzyści dla klienta bierzesz pod uwagę, projektując drzwi? Z czego klient ma być zadowolony? Czy te drzwi mają być tanie, wytrzymałe? Czy funkcjonalne, czy mają być tylko ładne? Nie, jeśli chodzi o to, żeby były ładne, to oczywiście tutaj koleżanka z działu projektowego nad tym czuwa, natomiast my już tutaj staramy się dobrać tak materiały, żeby drzwi były jak najbardziej wytrzymałe, żeby spełniały różne klasy wytrzymałościowe. Energooszczędność? Również, tak. Tak, oczywiście pod kątem projektowania naszych produktów mamy różne klasy, one muszą spełniać określone wymagania w zależności od tego, do czego będziemy używać danego produktu, prawda? Są różne badania, czy wytrzymałościowe, czy antywłamaniowe, drzwi, które mają odporność ogniową, akustyczną. Także to są różne produkty, które jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom. Liczysz się ze zdaniem klientów? Oczywiście. Tak. Też jesteśmy w stałym kontakcie z naszym działem reklamacji, bo niestety jakby, jak w każdej firmie, musimy takowy mieć. Natomiast stale jesteśmy z nimi w kontakcie i jesteśmy w stanie poprawiać dane elementy w związku z opiniami klientów. No dobrze, to teraz przejdźmy do troszeczkę bardziej lajtowych rzeczy. Jesteśmy u Ciebie w biurze, są sami koledzy dookoła. Co robisz w swojej pracy poza kolegami? To znaczy, na pewno ten proces tworzenia, tutaj wydawać by się mogło, że projekty takie designerskie są kreatywne, prawda? Natomiast no tutaj, w tym punkcie, to też jest również praca kreatywna. Jakby no musimy szukać różnych opcji, czasami to są zupełnie nieoczywiste materiały, których stosujemy. To nie są materiały, zdarza się, że korzystamy z materiałów totalnie nieoczywistych, wykorzystywanych w zupełnie innych branżach. Tak? Na przykład? No tutaj pracujemy nad nowym projektem i niestety nie mogę zdradzić konkretów, natomiast no wykorzystujemy naprawdę różne rzeczy, które są dostępne na rynku. Szanowni Państwo, Agnieszka, która pomysły twórców, pomysły artystów przenosi na rysunek techniczny, bo bez tego rysunku no nie byłoby drzwi tak najbardziej. Pamiętajcie, oglądajcie nas, lajkujcie, zadawajcie pytania. Cóż, do zobaczenia przy drzwiach. Oczywiście. Do zobaczenia.